Ojcze, dziękujemy Ci za to studium. Dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za późniejsze warsztaty. Przynosimy Ci ten czas. Nastawiamy się na słuchanie, Duchu Święty, na przyjmowanie od Ciebie wszystkiego, co dla nas masz. Oczekujemy, Duchu Święty, że pomożesz nam we wszystkim, czego potrzebujemy. Amen. Mamy 10 rozdział Ewangelii Jana. Na tym skończyliśmy w czerwcu. Naprawdę, naprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Komu odźwierny otwiera, owce słuchają jego głosu i po imieniu woła swoje owce wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają głos jego. Za owce natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz nie rozumieli tego, co im mówił. Oni często nie rozumieli, co do nich mówił. Oni nie rozumieli, bo to jest właśnie ciekawe, dlaczego oni nie rozumieli, bo oni mieli w swojej głowie koncepcję, że Jezus odkupi, inaczej, nie odkupi, tylko wyzwoli Izrael z ręki Rzymian. Oni mieli fałszywy obraz działania Boga. Fałszywy obraz działania Boga zwodził i zwodzi wielu ludzi. Ludzie mają masę oczekiwań, których Bóg nigdy nie obiecał. Nigdy nie obiecał. Nigdy nie powiedział, że coś takiego będzie. On im nigdy nie powiedział, że ich wyzwoli spod jurysdykcji Rzymu. Ani jednym słowem. Nie wspomniał o tym. On chodził i mówił, królestwo moje nie jest z tego świata. A to się działo na tym świecie. A oni myśleli, że zostaną wyzwoleni spod okupacji Rzymu. Dlatego oni nie rozumieli, co on mówi. Wiecie, sam początek jest mega, znaczy tutaj ten szósty werset jest mega istotny do całego tego fragmentu, który przeczytałem, bo żeby rozumieć Boga, to trzeba najpierw, na dzień dobry, pozbyć się iluzyjnego obrazu Boga ze swojego serca. Trzeba powiedzieć, Boże, ja nie chcę Ciebie znać takim, jakiego sobie wymyśliłem. Ja często powtarzam ludziom, którzy przychodzą do nas, do wspólnoty, tutaj do nas, do zespołu, ktoś przychodzi i mówi, chcę być z wami. Ja mówię, to zapomnij o wszystkim, czego do tej pory się dowiedziałeś. I często słyszałem, ale ja jestem długo wierzący. Ja mówię, ale mnie to nie interesuje do końca. Zapomnij o tym. To jest tak jak sprawy jazdy. Wiecie, jak nabierze się nawyków, to ciężko później, kurczę, zdać ten egzamin. Bo to nawyki masz już, nie? Nawyki. No nie mówisz złe czy dobre, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że egzamin jest dany, bo masz nawyki. I nie można rozumieć Boga, jeśli się ma swoją koncepcję Boga. A ja myślałem, przypominacie sobie historię takiego generała Namana, który przyszedł do proroka i powiedział do proroka tak, przyszedłem do ciebie, żebyś mi oczyścił stron. Przyniósł mu dużo pieniędzy, przyniósł mu dużo różnych rzeczy. A prorok nawet nie wyszedł z domu. Wysłał swojego sługę i mówi, idź powiedz mu, że jest błogosławiony przez Boga i niech idzie. Rozumiecie? Niech idzie. A on wtedy Naman powiedział taką rzecz. To wszystko? A ja myślałem, że prorok wyjdzie, położy na mnie ręce. Miał koncepcję taką. Jednym z największych wrogów Twojej i mojej relacji z Bogiem jest własna koncepcja tej relacji. To też się przekłada na ludzi. Bo wszystko, co się przekłada na Boga, przekłada się na ludzi. Jak masz krzywą, masz iluzyjną przestrzeń relacji z drugim człowiekiem i potem wchodzisz w tą relację, to się okazuje, że w ogóle czego innego się spodziewasz.
niż masz. Jesteś sfrustrowany i zdziwiony. Ale zacząwszy od pierwszego wersetu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, jest złodziejem i zbójcą. Więc można w inny sposób próbować dostać się do Boga. Można w inny sposób niż przez Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus określa takich ludzi w prosty sposób. To złodzieje i zbójcy. A wiecie, jaki los czeka złodziei, czekał w tamtych czasach los złodziei i zbójców? Śmierć. Próba dotarcia do Boga poza Jezusem grozi śmiercią. Śmiercią. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Wejście przez drzwi, bo to jest bardzo ważne. I on tutaj odwraca pewien moduł wypowiedzi. Zaczyna mówić o sobie, jako o osobie, która dostaje się do serc ludzkich. Mówi, ja wchodzę przez drzwi. Przez drzwi. Jestem pasterzem, bo wchodzę przez drzwi. Po czym rozpoznajemy pasterza? Pasterza rozpoznajemy po tym, że wchodzi przez serce człowieka do człowieka. Rozumiecie? Przez serce. Temu oddźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. Czasami mnie ktoś pytał, dlaczego ktoś cię słucha? Ja mówię, no słucha mnie, bo mnie kocha. Bo wszedłem przez serce. Jeśli odpowiedział na to miłością, to będzie mnie słuchał. W ogóle nie ma opcji. Jeśli nie odpowiedział, to nie będzie. Duch Święty, odźwierny to Duch Święty, otwiera temu, kto wchodzi przez serce. On otwiera. Jeżeli nie wchodzi przez serce, to Duch Święty nie otworzy żadnych drzwi. Owce słuchają jego głosu. Po imieniu woła swoje owce. Pasterz to ktoś, kto zna swoje owce. Jezus mówi, ja znam owce. Znam je. To znanie nie jest znaniem tylko wizualnym. On mówi po imieniu. Imię znaczyło dużo, jak wiecie. Bóg to postać, która zna każdego z nas. Jezus o tym mówi. Znam Ciebie. Osobiście. Znam każdy fragment Twojego życia. Po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je. Co definiuje też znowu tutaj kolejna ważna rzecz, która definiuje pasterza. Pasterz wyprowadza z różnego rodzaju mankamentów życiowych owce. Ktoś, kto nie wyprowadza owiec z mankamentów życiowych, rozumiecie, nie wyprowadza ich tam, gdzie jest pastwisko, nie wyprowadza ich tam, gdzie jest wodopój, ten nie jest pasterzem. Pasterz zawsze wyprowadza owce. Realne, na przykład chodzenie z Bogiem, zawsze doprowadza do wolności. Zawsze. Kiedy ktoś do mnie mówi, że ma tak cudowną relację z Bogiem, a nadal tkwi w bardzo silnych, różnego rodzaju swoich dołach życiowych. Rozumiecie? I cały czas mówi, cały czas mam tą relację. To ja mówię, to nie jest spójne z prawdą. Bo gdybyś miał taką głęboką relację z tym pasterzem, to on by cię co? Wyprowadził. Gdybyś tam nie siedział już. Gdybyś wyszedł stamtąd. Bo pasterz wyprowadza zawsze. W ludziach też rozpoznajemy pasterzy w ten sposób, że oni właśnie wyprowadzają. Oni nie pozostawiają cię w czymś. To nie. Prawdziwy pasterz nie ma zgody na to, żeby owca była w jakiejkolwiek formie stagnacji. On nie zgodzi się na to. Bo to się nie mieści w jego koncepcji bycia pasterzem. On nie zgodzi się, żeby owca była nienajedzona,
żeby owca była nienapita, żeby owca była niezabezpieczona. Rozumiecie? Ktoś, kto nie jest pasterzem, zrobi taką rzecz. Otoczy cię pewnego rodzaju humanistyczną formą akceptacji. Rozumiesz? Ale nie wyprowadzi cię z miejsca, w którym jesteś. Nie wyprowadzi cię. To jest takie proste pytanie. Czy wolałbyś siedzieć w więzieniu i mieć naprawdę luksusowe warunki? Cały czas pieniądze na swoim koncie, wszystko, czego dusza zapragnie. Oprócz wolności. Czy też wolałbyś wyjść z tego więzienia? I mieszkać na przykład jakiś czas w drewnianym chlewku. Nie mając tych udogodnień. Rozumiecie? Ważne pytanie. Co lepsze? Przez lata spędzone w więzieniu widziałem ludzi, bogatych więźniów, którzy mieli wszystko. Mieli pieniądze, mieli wpływ. Rozumiecie? Tylko że w więzieniu siedzieli. Bardzo dużo rzeczy mieli. Gdy wchodziło się na celę do takiego więźnia, to była tam, był tam duży telewizor. Były tam różnego rodzaju gry. Najczęściej też mieli telefony komórkowe, o których administracja wiedziała, tylko brała pieniądze za to, żeby nie wpływać na to, żeby zabrać ten telefon. Rozumiecie? Znałem osobiście przestępców, którzy mieli intymne widzenia co tydzień. To takie widzenia, gdzie można uprawiać seks. I co tydzień przychodziła do nich inna prostytutka z ich agencji towarzyskiej. Ale siedzieli. Rozumiecie? Kiedyś Duch Święty powiedział do mnie taką rzecz. Jak próbowałem ułożyć sobie życie w takim stanie nie do końca bycia wolnym. Powiedział do mnie, pamiętaj, nigdy nie mebluj swojej celi. Cela nie jest po to, żeby ją meblować. Cela jest po to, żeby z niej wyjść. I prawdziwy pasterz zawsze wyprowadza owce. Czasami owca nie chce i mówi, bądź dla mnie milszy. Rozumiesz? Bądź dla mnie miły. Lubię psy. Hodowałem wiele psów. Były to psy, które hodowałem do walk. Mieliśmy szczenięta. I bardzo ważną rzeczą było, żeby od początku szczeniak wiedział, że jesteś samcem alfa. I pewien hodowca psów do walk powiedział mi bardzo ważną rzecz. Jeżeli chcesz, żeby pies odnalazł w tobie, rozpoznał w tobie samca alfa, musisz potraktować go jak samiec alfa. Ja mówię, więc co mam zrobić? Ugryź go w pysk. Wszystkie moje psy były gryzione przeze mnie w pysk. Bo tak robi samiec alfa w stadzie. Ale raz go ugryzłem, drugi raz go ugryzłem. Rozumiesz? Potem robi wszystko, co mu kazałem. Jak już był większy, już nie był szczeniakiem, to dostawał normalnie z pięści. Ale już wtedy ważył 60 kilo, miał parę ton uścisku. Rozumiecie? Dostawał sierpa i szedł na miejsce. Bo wtedy był w stanie to przetrwać. Tak? Bo taki pies, jeżeli nie wie, kim jest samiec alfa, to zdominuje cały dom. Cały dom zdominuje. On będzie chodził i on będzie rządził. I wielokrotnie ludzie potrzebują wprowadzenia w wolność w sposób brutalny. I Jezus pokazał bardzo mocną formułę, jeżeli chodzi o jego postępowanie. On wyprowadzał na wolność. Bez względu na to, ile to kosztowało osoby zniewolone. Potrzebował minimum chęci. I wyprowadzał je na wolność, jak prawdziwy pasterz.
Gdy wszystkie swoje wypuści, widzimy wszystkie swoje, traktuje jak własne. Bóg traktuje nas jak własne owce. Przyjąłeś Jego zwierzchnictwo, przyjąłeś Jego ojcostwo. Jesteś zbawiony. Jesteś Jego własnością. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Gdzie idzie pasterz? Przed nimi. On, Święty Duch, zawsze podąża przed nami. I też pasterz, jeżeli chodzi o człowieka, zawsze podąża przed swoimi owcami. Zawsze wskazuje im kierunek, wskazuje drogę. Owce zaś idą za nim. Jezus mówi, że zdrowo myśląca owca będzie szła za pasterzem. Nie będzie szukała czegoś innego, gdyż zna Jego głos. Głos Jego jest znany. Jezus pokazuje im proroczo, że chodzenie w Duchu Świętym jest głęboką znajomością głosu Boga. Głos Boga to nie tylko coś, co słyszysz. Głos to znaczy, znasz Jego przekonania, Jego koncepcje, znasz Jego ton. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od obcego. Kiedy następuje żywe, prawdziwe pasterstwo w życiu odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, to i tenże człowiek odpowie na to pasterstwo swoim sercem, to nigdy nie pójdzie za obcym. Nigdy nie pójdzie za obcym. Rozumiecie? Nigdy. Ucieknie od obcego. Ucieknie. Kiedyś w Teksasie, w mieście, gdzie Kenneth Hagin prowadził swój kościół, przyjechał pewien człowiek, bardzo taki charyzmatyczny kaznodzieja, który potrafił zjednać sobie ludzi i otworzył tam kościół. I oczywiście zaczęło się tam zbierać dużo ludzi w tym kościele, jak to zawsze na początku, kiedy powstaje kościół. Zawsze jak powstaje gdzieś kościół, nawet w Warszawie czy gdzieś, to wszyscy tam lecą. Bo chrześcijaństwo w Polsce myśli, że polega rzecz, że chodzenie z Bogiem polega na tym, że pojawia się jakieś nowe miejsce i tam jakieś szczególne namaszczenie teraz będzie stępowało, gdzie to namaszczenie im usłuży i podniesie ich życie. To jest taki standard w chrześcijaństwie polskim. To tak było, jest i chyba będzie do końca życia. Ale jakkolwiek w tym mieście otworzył ten człowiek kościół i we wszystkich kościołach oczywiście panika powstała, żeby nie pozabierał im ich ludzi. I wszystkie kościoły przestrzegały, tylko tam nie chodźcie do niego. Na żadne spotkanie nie chodźcie. Tam demony, nie chodźcie. Nie chodziło o demony, chodzi o kasę. A Hegel nie przestrzegał. I kiedyś na zjeździe pastorów tego miasta, na które tam systematycznie jeździł, zapytali go, mówi: bracie Hagin, a czemu ty nie robiłeś takiego przestrzeżenia? Przecież wiesz, jak on wyciąga ludzi z kościoła. A Hagin mówi: bo ja wierzę w 10 rozdział Ewangelii Jana. Mówi: moje owce dostają tak dobry pokarm, że musiałoby być naprawdę głupie, żeby iść i jeść patyki. Jak ktoś dobrze je i szanuje to, co je, nie zje nigdy patyków. Rozumiecie? On tego nie zje. Tak jak ja pewnego posiłku nie zjem, tak ktoś, kto je dobry pokarm i szanuje ten dobry pokarm, nie zje nigdy złego duchowego pokarmu. On tego nie zrobi. Ja czasami, jak ludzie od nas odchodzili, ja się zawsze każdego pytam, gdzie ty pójdziesz? Bo mnie to ciekawi, bo dla mojej ciekawości, po prostu, dokąd ty pójdziesz, nie w ogóle, to, ale gdzie tu pójdziesz? Do tego kościoła, czy do tego, czy do tamtego? Ale po co?
Ja kiedyś, przyjaciele, jak jeszcze nie prowadziłem kościoła, tylko byłem ewangelistą, to zrobiłem jedną rzecz. Poznajdowałem wszystkie możliwe kościoły w Warszawie. I w 99%, bo może któryś mi umknął, nie wiem, czy mi któryś umknął, czy nie, poszedłem w niedzielę na nabożeństwo. Zajęło mi to parę miesięcy. Byłem we wszystkich kościołach warszawskich na nabożeństwach, niedzielnych. Metodystów, adwentystów, proszę ciebie, różnych. Gdzie się nie mogłem dostać? Do Mormonów mnie nie chcieli wpuścić. I Świadkowie Jehowy mnie nie wpuścili do Stanów Królestwa. To z niego tam takie dwa tury stali, proszę ciebie, wiesz, ja się tam... Nie wiem dlaczego mnie nie chcieli wpuścić. Z Mormonami trzeba trochę pochodzić. No Mormonami trzeba trochę pochodzić, to prawda. Natomiast ci i ci mnie pochodzili. A tak ja byłem wszędzie, we wszystkich tych kościołach zielonoświadkowych, jakby, rozumiecie, ja mówię w małych, w dużych wspólnotach, wiecie, nie? Ja mówię, kurczę, niektóre wychodziły w połowie. Rozumiecie, nie byłem w stanie wytrzymać do połowy. Po prostu. Ale mówię, były. Zobaczę. Tak? Jak Salomon, mówię, Boże, spróbuję wszelakiej głupoty. Po prostu wiem, że i tak mi nic nie zaszkodzi. Wierzę w Ewangelię Marka, 16 rozdział. Nażrę się, najwyżej dostanę rozwolnienia albo coś tam. Tak? Ja nie wiem, czy posiądam. Co jeść? W ogóle oczywiście wiecie o tym, czy nie, że masa tych osób, które od nas odeszły, dalej nas słucha. Tak! Bo ja to wiem! Bo potem czasami się pojawia jakiś ich post, i w tych postach, rozumiecie, są moje poselstwa. Po prostu. Bo oni słuchają, bo jak oni są odrodzeni, jak jest odrodzony z Bożego Ducha, tylko odszedł od nas dlatego, że miał popapraną czachę, to on, gdzie on pójdzie? No co on pójdzie? Posłuchać o tym, że kaznodzieja mu poczyta Pismo Święte i powie, jak, i nie wiem, tak jak gadaliśmy, kurczę, dzisiaj to z jedną osobą gadałem, człowieku, człowiek się przed kimś uzewnętrznia, rozumiecie, a ktoś mu zadaje w ogóle głupkowate pytanie pod tytułem, czy ty się organizujesz. Ten życie przed nim wylewa, rozumiesz, o co chodzi? Życie przed nim wylewa, a ten gościu, a też się pytał taką rzecz, rozumiesz, chrześcijanin, jak można? Co trzeba mieć w głowie, tym życie swoje wykładasz przed człowiekiem, a człowiek takie coś robi. Szok! Ale tak wygląda w ogóle całokształt zjawiska. Za obcymi natomiast nie pójdą, lecz uciekną od nich, ponieważ nie znają głosu obcych. Człowiek, który realnie zna głos Świętego Ducha, nie pójdzie za obcym. Nie pójdzie za obcym. Rozumiecie? Po prostu nie. Chyba, że nie znał tego głosu Świętego Ducha. Od 7. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. No łatwiej nie mógł. Mówi, ja jestem. To o mnie tu chodzi. Powiedziałem wam, w przypowieści. A teraz w ogóle wam mówię jasno. Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Mistrz. Zauważyliście, on nie miał żadnego szacunku dla każdej osoby, która nie propagowała pełnej prawdy Bożej. Wszyscy, którzy przede mną przyszli, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeżeli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. On obiecuje. Kto? Kolejna obietnica nieutracalności zbawienia. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Uratowany będzie. A raz na zawsze. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Czyli będzie mógł swobodnie się poruszać, mówi Jezus. I na pewno znajdzie pastwisko, czyli odnajdzie miejsce, z którego będzie mógł osiągnąć życiowy sukces. Na pewno tak będzie.
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. On mówi, że złodziej, w ogóle ktoś, kto, kogo on określa złodziejem tutaj. Bo tu często ludzie mówią tutaj o szatanie. Tak, to też tutaj mamy tego złodzieja, tak, że przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać. Natomiast on mówi, złodziej to jest każda postać, która nie propaguje pełnej prawdy. Tylko po to przychodzi złodziej. A złodziej, pamiętajcie, będzie wyglądał dobrze. A złodziej będzie w ogóle prezentował w ogóle się na zewnątrz w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, że jest ratownikiem. On nie przyjdzie do ciebie w ogóle, wiecie, jak ten, nie wiem, niektórzy z was pamiętacie taką bajkę Bolek i Lolek. I tam był taki bandyta u nich, taki. I ten bandyta zawsze, to ciekawiło mi też, że wtedy ludzie brudnie nosili, tak jak teraz jest w modzie. Tam był bandyta zawsze zarośnięty, w ogóle taki czarny, cały zarośnięty. A wyglądał bandyta taki, nie? A tak nie wyglądają dzisiaj bandyci. W ogóle nie. Bandyta dzisiaj wygląda jak uczciwy człowiek. Gdybyście zobaczyli większość bossów mafijnych, to byście zobaczyli, jak oni wyglądają. Byście zobaczyli tych ludzi, byście myśleli, kurczę, mówi, bardzo eleganccy ludzie. No. Bardzo. W ogóle nie wyglądają na bandytów, na przestępców. Ale on przychodzi tylko po to, aby kraj zaczyna się wytracać. Jeśli więc ktoś nie przynosi pełnej prawdy do twojego życia, a mieni się jakąś formą pasterza, to on jest złodziejem. On przyszedł do ciebie, żeby ci coś ukraść, żeby coś wytracić w twoim życiu. Rozumiesz? Nawet jeżeli on nie ma, jeżeli jest to odrodzony z Bożego Ducha człowiek, nie ma intencji złych na przykład, to tak czy inaczej działa przez niego duch złodziejstwa. Jego podświadomość jest tym przesycona. Ja przyszedłem, mówi za to Jezus, aby owce moje miały życie i obfitowały. On po to tu jest. To jest moje marzenie. Marzenie moje. Żeby owce moje miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie kładzie za owce. Po czym się poznaje dobrego pasterza? Że życie za owce kładzie. Życie za owce. Rozumiesz? W ogóle weź. Owca jest. Wyobraź sobie teraz. Bo życie za nią masz połowę. Ale pasterz taki był. Pasterze, którzy pilnowali trzód w tamtych czasach, bez żadnych oporów byli w stanie rzucić się na przeciwnika za owce. Owce były ogromną, wiecie, my dzisiaj inaczej na to patrzymy. Dla tych ludzi owca to była wartość bardzo duża. Owce to był ich majątek. One dawały mięso, mleko, dawały wełnę. Pasterz był w stanie położyć życie, bo kiedy on wiedział, że jeżeli jego stado zostanie rozbite, to nie tylko on, ale też wielu ludzi, do których owce należały, nie będą miały co jeść, nie będą miały w ogóle wełny. Bo pasterze paśli nie tylko swoje owce, czyli jakąś, tylko na przykład paśli owce z całego regionu. Owce były znaczone. Jedne należały do tych, inne do innych. O, pasterze brali pieniądze za to, że paśli inne owce. Dobry pasterz życie kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Najemnika poznajemy po tym, że przede wszystkim nie uważa, że owce do niego należą. Jak ja słyszę pastorów różnych, to mnie te teksty, to nie jest moja trzoda, to trzoda pańska. Ja mówię, przeczytaj ci coś w Piśmie Świętym. Jeżeli nie uznasz tych ludzi za swoje owce, to jesteś złym pasterzem.
Jak ty mówisz, że to są pańskie owce, to ty nie bierzesz odpowiedzialności za te owce. To ty mówisz, Panie, strzeż tych owiec. A z nieba słychać głos. Ja cię powołałem, żebyś strzegł tych owiec. Panie, to twoje owce. Pamiętacie może taki dialog? Jest taki dialog zapisany w piśmie. Między Mojżeszem a Bogiem. Rozumiecie? Dialog ten wygląda w ten sposób. Przychodzi Bóg. To jest w ogóle bardzo ciekawe. I mówi do niego tak. Mojżeszu, twoi ludzie zrobili bałwana i tańczą tam na dole przy nim. A Mojżesz mówi, Panie, miej wzgląd na swoich ludzi. Rozmawiają tak, rozumiesz? Bóg mu pokazuje, że to jest jego odpowiedzialność. A Mojżesz, znacie Mojżesza? Mojżesz od początku był chwiejny. Od początku był chwiejny. Ciągle w ogóle coś mu nie pasowało. Albo to, że się jąka, albo coś innego. Ciągle miał jakieś dziwne rzeczy z tym Bogiem. Tak? Nie mógł się z nim porozumieć do końca. I to było odrzucenie odpowiedzialności. Bóg mówi, Mojżeszu, twoi ludzie zrobili bałwana. Panie, ratuj swój naród. To byli ludzie Mojżesza. A Mojżesz nie chciał brać odpowiedzialności za to. Ale Bóg go przelicytował. I pamiętacie Mojżesza, kiedy schodzi z Synaju, tak? Synowie Lewiego do mnie. Wyciągnijcie miecze. Ściąć każdego, kto dawał cześć bałwanowi. Rozumiesz? Oczyścił Izrael. Tak? Od razu on zrozumiał, co mówi do niego Bóg. Nie można powiedzieć, to twoje owce, Panie, to twój kościół, Panie, to twój zbór, Panie, to twoja społeczność, Panie. Tak nie mówi pasterz, tak mówi najemnik. Najemnik, który nie rozumie Świętego Ducha. Nie rozumie tego. Ja marzę o tym, żeby ludzie brali odpowiedzialność. Odpowiedzialność. To mój kawałek podłogi. I diable, nie przekroczysz granicę tego kawałka. Nie wiem, co będziesz robił gdzieś, ale nie tu. Tu jest moja jurysdykcja. Tu jest moje szafarstwo. Gdyby każdy chrześcijanin zechciał wziąć taką odpowiedzialność, to było bardzo ważne. Najemnikowi nie zależy na owcach, jest napisane. Jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Najemnik to jest postać, która mówi, to nie moje owce i w związku z tym nie zależy mi na tych owcach. I to nie jest człowiek, który działa w kooperacji ze Świętym Duchem. Bo Jezus taki nie był. Jezus mówi, to moje owce. Nie wiem, czy w ogóle zauważacie, że Jezus tu jest człowiekiem. Amen. W 100%. Wyrzekł się bóstwa. I on mówi to jako człowiek. Mówi, ja jestem drzwiami. Rozumiecie? Tak się głosi Ewangelii. Ja jestem drzwiami. Chodź do mnie tutaj. Powiem ci, co zrobić. Bierzesz odpowiedzialność, rozumiem. Ja uzdrawiam. Ja uwalniam. Ja wprowadzam do nieba. Ja odpuszczam grzechy. Bóg odpuszcza grzechy. Nie wiesz, proszę. Nie wiesz plotką. To nie biblijne. Między innymi za to Jezusa zatłukli. Bo grzechy odpuszczał. Jako człowiek! Jako człowiek! Kiedy widziałem wolność w oczach ludzi, kiedy głosiłem im Chrystusa, kładłem na nich rękę i mówiłem, odpuszczam ci twoje grzechy. Widziałem łzy w oczach. Ja mówię, idź i żyj. Idź i żyj. Mówię, uwierzyłeś w Jezusa, odpuszczam ci grzechy twoje. Rozumiecie, jak daleko odeszliśmy od różnych rzeczy?
Kościół katolicki. W ogóle Kościół katolicki, coś wam powiem o Kościele katolickim. Kościół katolicki na tych rzeczach zbudował religię. Jak w ogóle sięgniecie do genezy podstaw różnych doktryn katolickich, zobaczycie prawdę. Prawdę. Tylko to dzisiaj jest postumentem i nic nie znaczy. Ale to jest prawda. Jezus odpuszczał na ziemi grzechy, będąc człowiekiem. Tym, którzy uwierzyli w Boga. Prościej nie można. Amen? No nie można prościej. Jezusa ukrzyżowali nie za to, że uzdrawiał chorych i wypędzał demony. Jezusa ukrzyżowali za to, że łamał zasady religijne i odpuszczał grzechy. I Boga nazywał Ojcem. Rozumiecie, za co ukrzyżowali Jezusa? Ty, będąc człowiekiem, odpuszczasz grzechy? Jest. Gdyż jestem dobrym pasterzem. Jestem drzwiami. Nieraz mnie ktoś pytał, a skąd ty wiesz, czy on pokutował? Ja mówię, skąd wiesz, że nie pokutował? Chcesz o tym dalej gadać? Mówię, zawsze będziemy mieli pół na pół. Ja jestem dobry z matematyki. Ty mnie zapytasz, skąd wiesz, że pokutował? Ja mówię, skąd wiesz, że nie pokutował? I tyle. Tylko ja stwarzam mu szansę. A ty odwracasz się na pięcie i mówisz o Bogu, tak? Którego on nie może dotknąć. A ja mówię do niego, poobcuj ze mną, a spotkasz się z Bogiem. Wpuść mnie do swojego życia, a wpuścisz Boga. Wpuść mnie. Zapoznaj się z moimi poglądami. Zapoznaj się z moją koncepcją życia. Zapoznaj się z tym, co ja myślę. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, powiedział Pan. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. On, oryginał brzmi tak, jak ojciec mnie zna, ja znam ojca. Tak, jak ojciec mnie zna, ja znam ojca. W ogóle rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Mówi, tak samo, jak ojciec mnie zna, ja znam ojca. Czy rozumiesz, że możesz tak znać Boga, jak Bóg zna ciebie? Tak samo. Ta relacja jest do tego stopnia pociągnięta. Znacie Bóg? Jest napisane, że Bóg wie nawet, ile masz włosów na głowie. U mnie to akurat nie jest problem wielki. Ale są ludzie, którzy mają więcej. To jest głęboka znajomość człowieka. Ale tu jest napisane, że istnieje taka duchowa zasada, że można iść tak głęboko w relacje, że można znać Boga tak, jak Bóg zna ciebie. Chciałbyś tak znać Boga? To jest możliwe dla każdego. Cały czas pamiętamy, że Jezus jest tu człowiekiem. To jest wypowiedź człowieka chodzącego w Duchu Świętym. Amen? To nie jest wypowiedź inna, tylko wypowiedź ucieleśnionego Jezusa. Mamy teraz cielesnego Jezusa. Cielesnego Jezusa. Słowo ciałem się stało. To jest to, co teraz czytamy. Tak jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. On powiedział, że tak głęboka jest relacja między mną a ojcem, że mogę położyć życie za owce. Kiedy w ogóle położy pasterz życie za owce? Kiedy ma tak głęboką relację z Bogiem. Jak nie masz takiej głębokiej relacji z Bogiem, to nie będziesz chciał życia kłaść za owce. Że owce nie będą miały dla ciebie takiej wartości. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Tego wersetu używa dzisiaj wielu chrześcijan, mówiąc o zjednoczeniu. Chodzi o jedną owczarnię, o jednego pasterza. Tak, ale to nie oznacza, że wszyscy mamy siedzieć w jednej kupie i uważać, że każda rzecz ma być wspólna, bo te słowa o tym nie mówią. Te słowa mówią o tym,
Dokładnie, to jest historyczny rys tutaj, że oprócz Izraela są jeszcze inni, których on zbawić ma. Bo w ogóle mentalność Żydów, nawet apostołów Jezusa, była taka, że tylko Izrael ma być zbawiony. Pamiętacie, ile było potrzeba takiego nakładu duchowego, żeby przekonać na przykład naszego kochanego brata, świętego Piotra, że poganie też mają iść do nieba? Przecież Piotr miał tak tempo, panie, że trzeba było w ogóle zesłać mu jakąś wizję potężną. Jakieś tam szmata z jedzeniem, w ogóle rozumiesz, tutaj poruszony dom Korneliusza, czyli najpierw trzeba było w ogóle tych Rzymian tam w ogóle napełnić Duchem Świętym. Rozumiecie? Bo to Rzymianie byli, cała ekipa Rzymian, że w ogóle ten dom Korneliusza, cała w ogóle, to tak jak w ogóle tak jakby komenda policji, bo to my czytamy dom Korneliusza. Wiecie, to był dom Korneliusza? To była w ogóle rzymska mała jednostka wojskowa. To nie był dom jakiś tam, Korneliusz siedział i miał dom. Korneliusz to był taki komendant policji rzymskiej. Rozumiecie? I zbawienie domu Korneliusza polegało na tym, że tam w ogóle ponawracali się rzymscy żołnierze, policjanci. I to w ogóle, żeby do tej bani Piotra dotrzeć, to trzeba było człowieku najpierw zbawić w ogóle Rzymian, wypełnić ich Duchem Świętym, żeby oni innymi językami mówili, przysłać aniołów i zesłać szmatę z żarciem z nieba. Rozumiesz, o co chodzi? Dopiero morza, który mówi, aha, to Pan też umiłował nie Izraelitów. Tak, Piotrze, brawo, brawo za bystrość. W ogóle wiesz, o co chodzi. Ale tu chodził z nim tyle czasu, a Jezus mu dotłukł, mówi, mam inne owce. No. Tylko my Żydzi się liczymy. Rozumiesz, o co chodzi? Inni nie. A on im tłumaczył, to w ogóle nie chodzi o was tylko. To się stąd zaczyna, ludzie. To wyjdzie na cały świat. Ja umrę za cały świat. Nie za Żydów. Ale zobaczcie, jakie to są duchy rasistowskie. Tak, normalne rasistowskie duchy. Przecież wiecie, te duchy nacjonalistyczne, rasistowskie, to one mówią, w ogóle wiecie, mówią białym w ogóle, że Jezus był biały, czarnym, że Jezus był czarny. Rozumiecie, o co chodzi? Tak. To w ogóle, człowieku, przecież ci Murzyni, jaką mają Marię czarną? Czarna Maria, Jezus czarny. Wszystko jest ciemne, bo oni tam... Ja nawet jestem skłonny, żeby tak wierzyć, że on bardziej był czarny niż biały. No, na pewno nie miał niebieskich oczu i blond włosów. To nie takiego Jezusa w ogóle. Rozumiesz, to nie takie coś to było wszystko. Tak? Żółty albo czerwony. No. Tylko czarny do czarnego może powiedzieć czarnuchu. Tylko, tak, a Jezus... Tylko czarny do czarnego może powiedzieć czarnuchu, dokładnie. Jezus jednego nazwał Murzyn, od razu ksywę mu dał, polim ksywki dawał. Ty będziesz Niger mówi. No, był mistrzem w tym w ogóle, nie? No i nie było, i nie było to rasistowskie, dobre. Dlatego Ojciec miłuje mnie, że ja kładę życie. Zobaczcie. Dlatego Ojciec miłuje mnie, że ja kładę życie. To jest w ogóle bardzo mocny fragment. Zobaczcie. On mówi, dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja kładę życie. Czyli jest jakiś powód, z jakiego Ojciec mnie miłuje. W ogóle chcę wam coś powiedzieć teraz ważnego. O miłości coś wam powiem. Istnieje taka... jakby wam to powiedzieć? No bo to jest zwiedzenie. Ja tego nie rozwinę dalej dzisiaj, bo nie mamy na to czasu. Ale jest takie coś, że miłość to jest takie... jakby to nazwać... taka przestrzeń za nic. O, tylko kocham za nic. Po prostu kocham. Ale tak nie jest. Kocham za nic. Nie. Nie, to nie ma, że kocham za nic. W ogóle wszystko ma swoje powody. W ogóle pojęcie łaski, pojęcie łaski jest bardzo przeinterpretowane, bo mówimy, łaska jest za darmo. To nie jest tak, że łaska jest za darmo, to my ją dostaliśmy za darmo. Rozumiecie? Ale ona nie za darmo.
Łaskę trzeba było wyprodukować. Ktoś poniósł tam koszta. Rozumiecie? Ktoś koszta poniósł. Kto poniósł koszta? Jezus. Bo to wziął na klatę. On to łaskę wyprodukował. On powiedział, ja załatwię to, że będziecie mieli to za darmo, ale ja za to zapłacę. To nie za darmo jest. Ja tak bardzo, dlaczego ja to mówię? Bo to się potem przekłada też na miłość. Mówię tak, kocha się, tak. Ta miłość jest taka jakby niedotykalna, tak nie można jej dotknąć. Że tak, kocham wszystkich. Ja mówię, no dobrze. No. Mówię, no. Ale jak to się ma do życia twojego? Jak się tam kocha tych wszystkich? No. Co to jest? Bo Bóg tak kocha wszystkich, tak. Mówię, no. No kocha pod tych, kocha tak w takiej kanwie, że stworzył tych ludzi, że będę w niedzielę o tym troszkę więcej mówił, bo jest takich, nie będę dzisiaj tego mówił głębiej, ale jest kilka takich elementów tej miłości, kilka elementów, które są takie globalne dla ludzkości. Natomiast idąc w miłość coraz mocniej i głębiej, bo musicie wiedzieć o miłości coś takiego, że miłość się gdzieś w cudzysłowie zaczyna jakby, ale potem ona się pogłębia, idzie głębiej, głębiej, głębiej. Im głębiej w miłość, tym bardziej jest za coś. Tym bardziej kochamy za coś. Zobacz, poznajesz kogoś, jako człowiek na przykład, nie? Małżeństwo, to mam małżeństwo, bardzo proszę, piękne małżeństwo z przodu. Poznało się to małżeństwo. Poznali się. Pamiętam, jak się poznali. Tutaj się to wszystko działo w ramach naszego życia wspólnoty. Poznali się. I jakby trochę o sobie wiedzieli. Widzieli się, spodobali się sobie. Trochę tam o sobie wiedzieli. I się pobrali. I to się dopiero przygoda zaczęła. No tak? No tu dopiero się przygoda zaczęła. I teraz... Jak byście powiedzieli, taką prostą rzecz. Ile wy temu się pobraliście? Rok temu. A poznaliście się, Notkę? W grudniu, czyli 2 lata będzie w grudniu. No dobra, powiedzmy, 2 lata temu się poznajecie, powstaje jakaś tam forma miłości. No to jest 1,5 roku temu, powstaje jakaś tam miłość. I co byście powiedzieli o tej miłości sprzed 1,5 roku do dzisiejszej? Jak się to ma procentowo? Dajmy na to, że mamy... skalę od 1 do 10. Ile byśmy dali tej miłości 1,5 roku temu, a ile damy jej dzisiaj? Od 1 do 10. Wtedy było pół. A teraz? 10. A teraz jest 11, mówi. I teraz chcę wam coś pokazać. Bardzo ciekawe. Czyli widzimy ewolucję miłości. Na poziomie 1,5 roku mamy ewolucję miłości. Czemu jest ewolucja miłości? Co nam to pokazuje? Taki żywy przykład dwojga ludzi. Że miłość, ona jest jakby żywa. Ona się, rozumiecie, ona się rozwija. I teraz dlaczego ta miłość się rozwija? Bo ona się karmi. A teraz czym ona się karmi? To nie jest coś takiego, że oni sobie siedzą, Przemo coś tam sobie robi, Ania coś tam sobie robi w drugim pokoju i ta miłość u nich rośnie. Wiesz co? Nie. A tak myślałem. A to okazuje się, że tak nie ma. Tak, okazuje się, że nie. Bo teraz ta miłość u nich rośnie w wyniku tego, że oni się poznają coraz bardziej i doświadczają swojej wzajemnej wartości. Przemek widzi wartości Ani, Ania widzi wartości Przemka i miłość u nich rośnie. Czyli chcę wam coś pokazać. Dzisiaj miłość jest już za coś. Już ją kochasz za coś. To już nie jest ten pół wtedy. I w ogóle tu jest napisane tak. Dlatego ojciec mnie miłuje, że... To jest powód, dlaczego on mnie miłuje. To jest bardzo głęboka miłość. Dlatego mnie miłuje, że życie kładę. Posłuchaj, teraz jak ktoś mnie często pyta, powiedz mi coś krótko o miłości. Na czym ona polega? Mówię, żeby życie kłaść. Od razu w ogóle mówię, chcesz tak grubo? Chcę. Kładź życie. Ostatnio mnie ktoś zapytał, powiedziałem tego, że kocham. Napisałem wam, kocham cię. Mówię się do Bocie, kocham. A dlaczego uważasz, że mnie kochasz? Ja mówię, powiem ci. I zacząłem wymieniać tej osobie. Bo oddaję ci mój czas, oddaję ci moją energię,
Oddaję Ci moje życie. Kładę życie za Ciebie. Kładę życie za Ciebie. Mówię, rozumiesz, że mam dowody na to, że Cię kocham? I Ty też masz dowody, że Cię kocham. Życie kładę. Bo ja mam w ogóle 1000 innych pomysłów na życie. 1000 innych pomysłów. Niż siedzieć w ogóle z Tobą w ogóle i często rozmawiać 15 razy o tej samej sprawie. Mam 1000 pomysłów na życie. Ale dlatego w ogóle, że mówię, rozumiesz, kocham Cię, bo życie kładę. Dlatego mnie Ojciec umiłował, on mówi. Dlatego mnie Ojciec mówił, że ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. W ogóle piękny werset pokazujący, że śmierć nie jest końcem. Że w ogóle Bóg nie ma takiego podejścia do śmierci. A chcę wam coś powiedzieć, jeśli Bóg nie ma takiego podejścia do śmierci jak my, no to nie ma też takiego podejścia do